Ewolucja to wystawa poplenerowa dolnośląskich warsztatów szkła artystycznego, będących kontynuacją tradycji festiwali EGLAS, odbywających się od 2008 roku. Unikatowego w skali kraju przedsięwzięcia, którego ideą jest wymiana doświadczeń w dziedzinie sztuki i wzornictwa szkła oraz jego popularyzacja. Te warsztaty są dla nas, jako dla studentów, bardzo ważne, ponieważ możemy konsultować swoje prace z wieloma artystami, znanymi artystami i wymieniać nasze doświadczenia. Też mamy okazję porozmawiać i popracować z hutnikami, którzy są bardzo doświadczeni i możemy jakby się wiele rzeczy nauczyć. Na przykład w przypadku tej pracy miałam możliwość oglądać, jak pracuje Marcin Sztefanek, który jest tu chyba jednym z najbardziej znanych mistrzów, którzy pracują w szkle gorącym na całym świecie. Te warsztaty szklarskie organizuje Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Partnerem jest zazwyczaj Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu i Muzeum Karkonoskie. I to jest kolejny projekt, który tutaj pokazujemy, takiego szkła, które powstaje na gorąco w bardzo krótkim okresie w Hutach, czy w Piechowicach, czy w Szklarskiej Porębie i również w Czechach. Wydaje mi się, że każdego roku ten festiwal jest lepszy. Ja zawsze inspiruję się w swoich pracach podmorskimi zwierzątkami, bo one są takie bardzo transparentne i właśnie meduza jest moją ulubioną. I ta młoda meduza charakteryzuje się tym, że ona jest bardzo przezroczysta, ale w środku ma taki światłoczuły materiał i to są takie różne struktury, które bardzo wyraźnie widać na tle tej transparentności. I ja chciałam tutaj właśnie to pokazać, te wzory. Ewolucja to kolejna wystawa tak naprawdę z tego pleneru szklarskiego, który odbywa się od 2008 roku na naszych terenach, na terenach Karkonoszy i Czech. Muzeum występuje w roli współorganizatora, także promotora sztuki nowoczesnej. Na wystawie możemy zobaczyć pracę młodych studentów, artystów, wykładowców Akademii Sztuk Pięknych nie tylko we Wrocławiu, ale także we Lwowie oraz w Stanach Zjednoczonych. Szkła, które powstały w trakcie warsztatów, oglądać można do 6 stycznia 2020 roku.